Monika Brodka z nami, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Przed chwilą nuciłaś coś, co to było? O Boże, choć pomaluj mój świat. <laughs> nie wiem skąd mi to przyszło do głowy. Czasami bardzo dziwna jest droga jakiejś myśli w mózgu i nie wiadomo skąd ona po prostu się znalazła w nim. Będziemy rozmawiać o najnowszej płycie i gdybym zadała podobne pytanie, ile czasu upłynęło od nucenia. Do finału, dałabyś radę to ogarnąć czasowo? Myślę, że to jest bardzo trudne do stwierdzenia, dlatego że pierwszy utwór, który w ogóle chyba przyszedł mi do głowy, o czym uś uświadomiłam sobie później, to był Hamlet, ponieważ y powstał on podczas pracy nad spektaklem teatralnym w Stuttgarcie, y y i tam wpadła mi do głowy ta melodia którą później z głowy w zasadzie odtworzyłam przy okazji yy, innego spektaklu teatralnego, do którego, w którym ta piosenka została najpierw użyta o tym samym tytule, czyli Hamlet w Starym Teatrze w Krakowie. Później znalazła się na mojej płycie, więc chyba to był pierwszy utwór, który się pojawił, i był to rok 2013, początek roku. Później a w zasadzie ten utwór był jako ostatni dodany do płyty, więc praca nad nim trwała w sumie jak najdłużej z wszystkich. Ale myślę, że to było około dwa lata od, od samego pomysłu do realizacji. To jest numer jedenasty na płycie Hamlet, i tam pięknie w tych opisach jest napisane, że słowa to Szekspir. Tak, bo ja. W zasadzie y, wzięłam linijki y, bądź po, pojedyncze wyrazy z Hamleta i stworzyłam po prostu nowy tekst, nową historię z, z jego y, dramatu. Więc to, to była bardzo ciekawa y, praca, bo ten tekst się praktycznie sam pisał y, i ta historia się sama budowała. Jeżeli chodzi o takie właśnie opisy i inne niż twoje nazwiska, to na tej płycie na klaszys jest tych nazwisk, mam wrażenie bardzo mało, jesteś Zosią samosią teraz, bo odpowiadasz za muzykę, słowa, produkcję po części, wszystko sobie ogarniałaś i rządziłaś silną ręką? Trochę, trochę tak, bo mając jednak pomysł na całość i będąc autorką kompozycji i tekstów, no Miałam takie wrażenie, że, że sama najlepiej wiem, jak chcę, żeby brzmiała moja płyta, bądź jak i jak, jak ona powinna przybrać jakiś tam, właśnie kształt, ale bez ludzi zaangażowanych w, to, w ten projekt na pewno nie dałabym rady sama. Muszę wspomnieć o. No, a George Sonie, czyli moim producencie, z którym razem nagrywaliśmy tą płytę i dbaliśmy o to, jak ona brzmi, właśnie jaki, jaki, jaki obraz przyjęły te ostateczne kompozycje. I Zbyszek Bzymek, który pomagał mi w warstwie tekstowej, bo jednak. Moje ambicje były bardzo duże, stworzenia tekstów, które będą poetyckie i nie będą oczywiste, będą gdzieś tam wielowarstwowe i utkane z jakichś metafor itd., więc czułam, że, że mój angielski jest dobry na poziomie komunikacji, ale nie wiem, czy wystarczająco dobry, żeby, żeby pisać dobre teksty po angielsku. Więc Zbyszek jest moim przyjacielem, który mieszka w Nowym Jorku i tam się wychował i on bardzo często po prostu podpowiadał mi, jakie słowo zmienić, czy zastąpić jakimś innym, żeby było ono mniej oczywiste i mniej oklepane i, i, i żeby wprowadziło tam właśnie ten rodzaj takiej dwuznaczności i tak dalej, więc on był takim moim superwajzorem, jeżeli chodzi o, o pisanie tekstów po angielsku. Płyta ukazała się w Polsce, płyta ukazała się też na świecie. Czy miałeś taki moment, że już było po premierach, i uh, wziąłeś sobie płytę swojej oklaszyz i gdzieś, nie wiem, czy w kącie, czy na środku pokoju, czy, czy w sytuacji. się. ją. <noise> nie, właśnie, nie zrobiłaś takiego. Aaa! Jakby jest. jest taki, był taki moment takiej um, zauważalnej, czystej radości, że już jakby wypuściłaś? Myślę, że wiele było takich momentów. Dlatego, że to wszystko dzieliło się na pewne etapy i. I ja musiałam sobie tę przyjemność cieszenia się dozować, bo właśnie najpierw płyta ukazała się w Polsce fizycznie, ale ukazała się też w wersji cyfrowej na świecie, wszędzie. Dopiero niedawno miała ona premierę właśnie fizyczną i i to już był taki moment, że okej, okay, teraz już wiem, że ta płyta na 100% została wydana. I, I być może, będąc, nie wiem, w, w Paryżu, gdzieś tam na wakacjach, y, przejdę się do jakiegoś pobliskiego sklepu muzycznego i mam nadzieję, znajdę tam moją płytę, co jest y, y, gdzieś tam no, niesamowitym uczuciem, myślę. Jeszcze tego nie doświadczyłam, bo jeszcze nie wyjeżdżałam od czasu, kiedy y, płyta wyszła za granicą. Ale ja jednak jestem przywiązana do tej takiej fizycznej formy płyty. Dla mnie płyta jest czymś, co trzyma się w ręku i wkłada się krążek do odtwarzacza i on po prostu zaczyna grać. Albo winyl. To już w ogóle wtedy jest super. Ale no, to, to, że ona właśnie jest na tej półce w tym sklepie jest dla mnie jakieś, jakąś wartością, a nie tylko w internecie. Więc bardzo wiele podczas tego procesu było takich momentów, gdzie ja się cieszyłam bardzo i szczerze. Począwszy od oddania płyty do masteringu, bo to już jest taki ostateczny etap, już wiem, że, że ta płyta rzeczywiście no, zbliża się ku, ku realizacji i te, tych moich marzeń i zakończeniu całego tego procesu. Na, po, na pewno podpisanie kontraktu zagranicznego i to, że, że właśnie była taka możliwość, że płyta się ukaże wszędzie, to, to było ogromnym szczęściem dla mnie. No i teraz już właśnie to, że, że, że jest ona na półkach w sklepach za granicą. A wyobrażasz sobie mm, odbiorców, słuchaczy, którzy słuchają Twojej płyty, kleszys, w jakichś różnych sytuacjach? Na przykład ktoś leży w wannie i słucha, albo ktoś, nie wiem, na łące leży, albo idzie zatłoczonym chodnikiem. Wyobrażasz sobie takie obrazki? E, nie, szczerze mówiąc, sobie ich nie wyobrażam, ale wydaje mi się, że na pewno jest to płyta która wymaga jakiegoś skupienia i poświęcenia jej czasu. Ja często bardzo na przykład gotując włączam sobie jakąś muzykę, która leci w tle. Jest ona przyjemnym tłem do siekania po prostu cebuli. Nie, nie odbierając jej żadnej jakości, prawda? Czy, czy, czy tego, że ona jest kiepska, bądź nie nadaje się do, do takiego zasłuchania w nią, ale są takie płyty, które można, które mogą nam towarzyszyć po prostu przy rozmowie, przy jakichś takich sytuacjach, że nie, niekoniecznie wymagają właśnie od nas takiej uwagi. A ta płyta wydaje mi się jednak zyskuje, kiedy, kiedy można jej poświęcić te 39 minut i, i się gdzieś tam Spróbować wbić w ten świat, który, który na niej, mam nadzieję, udało mi się jakoś zamknąć. Więc wydaje mi się, że to są słuchacze, którzy gdzieś tam. Mają jakiś rodzaj skupienia i, i, i chcą jej poświęcić trochę czasu, to, to tak sobie ich wyobrażam. Ale na przykład w Wannie to ja jestem w, w stanie wannie sobie wyobrazić. Tak, znaczy, też testowałam <laughs> w Wannie Twoją płytę. Naprawdę? Tak, bardzo przyjemnie. Wow, ciekawe, to na pewno nie, rurami się wszystko niosło do, do sąsiadów. <laughs> Co gramy w tym momencie? E, ja bym zagrała utwór Haiti. Dobrze, Monika Brodka cały czas z nami, z nową płytą gramy i zaraz powracamy. team hey, z płyty Clashes, Monika Wrodka cały czas z nami. Mm, kilka rzeczy wstępnych opowiedziałaś o płycie, a kusi mnie, żeby zadać takie pytanie o całe zamieszanie związane z płytami poszczególnymi. Bo ja tak sobie wyobrażam, nie jestem artystką, nigdy nikt nie oceniał jakiegoś mojego dzieła i tak sobie myślę, że potem wyjście do dziennikarzy. I trochę rozgrzebywanie i słuchanie tych pytań. Na przykład, nie wiem, Grupson kiedyś napisał piosenkę o dziennikarzach i tam zawarł, nie wiem czy cytat, czy nie, dlaczego hip hop. Mhm. Czy to są rzeczy dla ciebie już normalne, czy jednak jak idziesz do dziennikarzy, czy tam do jakiegoś medium, myślisz sobie, ach, żeby dziennikarz był kreatywny. Jak to jest z tym takim elementem? Bo proces twórczy, wiem o co chodzi mniej więcej, a potem takie opowiadanie o tym. Co jest przecież na płycie. Mhm. To znaczy, na pewno z moją wytwórnią staramy się wybierać, czy dobierać jakby takie media, za pomocą których komunikujemy światu, że ta płyta wyszła, które gdzieś tam tą płytą są zainteresowane i z którymi jakby można odbyć ciekawą rozmowę na ten temat. Wielokrotnie przy, przy poprzednich moich płytach. Tych, tych wywiadów było umówionych tyle, że ja kompletnie się w tym gubiłam, albo miałam wielokrotnie też poczucie, że rozmawiam z kimś, kto tej płyty nawet nie posłuchał, i łapałam się na tym, łapiałam tą osobę na tym, że, że nie ma pojęcia jakby o tym, o, o, o co pyta. Więc myślę, że teraz tych wywiadów jest mniej, ale są one bardziej jakoś skondensowane i, i, i rzeczywiście przemyślane. Są rzeczy, na które ja nie bardzo mam wpływ, więc to, na co miałam wpływ największy to jest ta płyta i ona jest bardzo moja i jest absolutnie moją wypowiedzią szczerą i nie, 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 nie przekłamaną w żaden sposób, ani niewykalkulowaną, a to jak zostanie Przyjęta, odebrana, czy co, jaki ferment po prostu powoduje w, w, w mózgach dziennikarzy, to jest coś, na co ja nie do końca mam, mam wpływ. Nie czuję też, żebym musiała tutaj jakoś się bronić, czy, czy, czy odpierać jakieś, jakieś ataki, bo wydaje mi się, że wszystko, co chciałam zawrzeć, to jest na tej płycie. Funkcjonujesz, na, powiedzmy, w naszym rynku muzycznym od jakiegoś czasu. Czy pamiętasz moment, kiedy podjęłaś decyzję, że skręcasz od mainstreamu, bo wydaje mi się, że na początku to było bardziej komercyjne, mainstreamowe, ale skręciłaś w dobrą stronę. Pamiętasz ten moment? Kiedy Dobra odbyło? zmiana. E, na pewno był to e, czas przed rozpoczęciem pracy nad Grandą. Ale nie wiem do końca, czy to był zjazd e, w stronę muzyki alternatywnej, czy, czy mniej mainstreamowej, na pewno to był moment, kiedy ja miałam e, e, szczerą chęć nagrania płyty, która ma, jakiś, ma jakąś myśl przewodnią, jest bardziej jakimś koncept albumem, która zmuszała mnie też do, do zgłębienia jakiegoś tematu, bo byłam po prostu ciekawa, e, ciekawa tego, jak połączyć instrumenty ludowe z, z elektroniką. E, byłam po prostu szczerze jakoś zajawiona tym tematem i i, i, I była to jakaś taka moja y, świadoma wypowiedź. Wcześniej bardziej y, traktowałam siebie jako piosenkarkę kogoś, kto, kto po prostu śpiewa y, ładne piosenki, a tutaj jednak y, ten, ten czas pracy nad Grandą to był, był, był okres, kiedy ja czułam, że jednak y, budzi się we mnie y, artystka i nie, nie tylko piosenkarka, i stałam się też. Y, y, Współkompozytorką tego albumu wtedy i wpływ na, na, na tą płytę miałam ogromny, chociaż na wcześniejszych płytach też nigdy nie, ja nigdy nie działam pod, pod żadnym przymusem. Nigdy nie byłam artystycznie zmuszana do, do, do czegokolwiek, ale też po prostu wydaje mi się, że mało osób w, w tak młodym wieku, jak ja kiedy zaczynałam ma już obraną jakąś y, y, drogę życiową, której się trzyma i bardzo ja wiedziałam, że tą drogą jest muzyka. Y, wiedziałam, że y, to jest coś czym chcę się zajmować, y, ale taką szczerą pasję do tej muzyki y, odkryłam dopiero później i y, znalazłam jakieś w, w, w tym też miejsce dla siebie, zrozumiałam dlaczego tutaj jestem, y, że moje życie po prostu potoczyło się tak a nie inaczej. I chciałabym to wykorzystać najlepiej jak potrafię, e, mając też przy okazji e, jakiś pomysł na siebie i, i, i mając też e, coś do powiedzenia. E, więc to, to był na pewno ważny gdzieś tam przełom u mnie. Co gramy w tym momencie? Ojejku, a pokaż tą płytę, bo ja już nie pamiętam, co tam jest. A to zagrajmy może Holy No To gramy. Monika Brodka cały czas nas. Monika Brodka z płytą Clashes. Słuchając płyty Wyobrażałam sobie jakieś krajobrazy, tak jakoś miałam. I tak mhm. potem, widząc teledysk, za który w bardzo dużej części odpowiadasz ty, myślałam sobie, że to jest jakoś spójne z tym, co sobie wyobraziłam. Powiedz mi, czy ludzie, na przykład, słuchając płyty, Zarzucają cię swoimi skojarzeniami, tak jak ja teraz, że wzgórza, że las, ale że mrok jednak, że troszeczkę spokój. Ja <noise> Takie czasy. Ale to jest tak, że ktoś podchodzi nawet to znajomy, podchodzi do ciebie i mówi, a tu tak, a tu tak, a tu sobie skojarzyłem, wyobraziłem sobie to, a tu to, i czy jesteś zasypywana takimi skojarzeniami? Hmm, czy zasypywana, to nie wiem, ale na pewno. Kiedy testowałam tą płytę, jeszcze na moich znajomych i byli pierwszymi takimi słuchaczami, odbiorcami tego materiału, to zawsze piosenka Santa Muerte budziła jakieś skojarzenia, obrazy, i zawsze gdzieś tam w głowach słuchaczy była ona taką piosenką drogi. Była to albo droga po pustyni w jakimś Chevroletem, w, w, właśnie w, w Kalifornii. Albo jakaś inna droga, i ja też ten teledysk do, do, do tego utworu wyobraziłam sobie jako y, jakąś też drogę tego bohatera, który później y, odwraca wzrok w, w kamerę i okazuje się, że jest też przy okazji niezłym potworem. <laughs> Ale myślę, że ten materiał generalnie budzi dużo takich wizualnych skojarzeń. Czy pojawiały się pytania, dlaczego mroczny, Że przeszłaś na ciemną stronę mocy? Na pewno się pojawiały takie pytania. Moja, moja menadżerka ostatnio poproszona o wypowiedź na mój temat powiedziała coś takiego, co mnie zainteresowało, bo mi tego nigdy nie powiedziała: <laughs> że, że ja widzę po prostu muzykę kolorami. Więc rzeczywiście, być może ta paleta barw, którą się posługuje tutaj w tej płycie. Jest gdzieś tam ciemnozielona, granatowa, fioletowa. Nie ma tam koloru czarnego. Ja zresztą to jest bardzo ciekawe, bo, bo właśnie budując też stronę wizualną do, do tej płyty, czy zdjęcia, czy klipy, czy stylizację, ja bardzo silnie czułam, że na tej płycie nie ma nic czarnego. Że ja nie będę zakładać czarnych ubrań, bo, bo nawet jeżeli to jest jakiś. Smutek to nie jest to mrok, nie jest to depresja, nie jest to, mam wrażenie, depresyjna płyta. Jest to płyta gdzieś tam, może melancholina, może jest gdzieś tam bardziej molowa. Jest wiele rzeczywiście harmonii, które, które wywołują jakiś, może, smutek w słuchaczach, ale tematy, które, z którymi ja się zmagam w tych piosenkach, też nie są do końca optymistyczne i wesołe, więc Tutaj aura tych piosenek może rzeczywiście jest bardziej takim zmierzchem niż porankiem. Ja słuchając płyty miałam skojarzenie, wydaje mi się, że sympatyczne, z Beatlesami. O, no to z super. Yellow Submarine z takiego okresu, bo to trochę niepokojące, a bardzo wciągające i fascynujące. No ja przyznam, że, że Beatlesi są mi drodzy od, od zawsze i i taka no, szkoła pisania popowych piosenek dla mnie jednak pochodzi od Beatlesów, zawsze i, i, i ja się z, z nią jakoś utożsamiam bardzo, więc to zawsze są miłe skojarzenia. Co gramy teraz? Ja nie wiem, ja bym na przykład zagrała y, utwór Kyrie, dlatego że on jest totalnie nieradiowy <grym> <Więc> <grym> i nikt go nigdy nie zagra, <grym> więc pomyślałam, że może y, dla tych słuchaczy, którzy akurat leżą w tym momencie w Wannie. To będzie jakiś miły przerywnik w ich po prostu bąbelkowej przygodzie, przyjemności. Zabawie. Zabawie, dokładnie. Monika Brodka, płyta klaszysz, cały czas z nami gramy. Kyrie, tak nazywa się ten numer z płyty klaszysz? Nic nie pomyliłam? Nie, bardzo dobrze. Zebrałaś mi okładkę, ale znam płytę. <laughs> Proszę bardzo. Powiedz mi, bo już kilka słów na ten temat gdzieś tam się pojawiło. Koncertowa ta płyta ma wymiar i większy, i mniejszy. No, po prostu, um, zwyczajnie nie zawsze jest możliwość zagrania w takim dużym składzie, począwszy od warunków scenicznych, bo jednak jest nas 11 osób, po różne inne warunki, również um, jakieś takie no, techniczne przede wszystkim. Ja sobie wymyśliłam, że, że tą płytę chciałabym zagrać w poszerzonym składzie po to, żeby od, oddać ją na żywo jak najlepiej się da. I mi też przy komponowaniu, aranżowaniu tych piosenek bardzo bliska była taka idea grania orkiestrowego, właśnie za pomocą orkiestrowych instrumentów, czy, czy właśnie też rozbudowanego zestawu perkusyjnego, czy takiego grania na stojąco, imitującego takie kotły orkiestrowe z, z taką też odpowiednią dynamiką, która jest wywodzi się z takiej muzyki klasycznej i oznaczeń dynamicznych od crescendo do diminuendo i, i tak dalej. Więc staramy się tą płytę tak, tak na żywo odtworzyć. Ale gramy ją też w mniejszym składzie, wtedy, wtedy też gramy więcej piosenek z, z, z poprzednich płyt. No nie, nie gramy na przykład utworu Can't Wait for War, który w, opiera się głównie na instrumentach dętych i smyczkowych, bo tych właśnie instrumentów nam brakuje w tym mniejszym składzie. Ja myślę, że całkiem dobrze sobie radzimy też w tym mniejszym składzie z, 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 z odtwarzaniem tej płyty. Na pewno nie lada gratką będzie dla mnie samej, ale mam nadzieję też dla słuchaczy jesienna trasa, która odbędzie się w, w bardzo pięknych miejscach i w, w dużej mierze będą to filharmonie. Więc zagramy w Filharmonii Warszawskiej na przykład, co jest dla mnie jakąś niesamowitą w ogóle sytuacją, bo ja nie przypominam sobie nigdy koncertu, który nie byłby klasyczny bądź jazzowy w, w, w Filharmonii Warszawskiej. Ale będziemy i w Szczecinie, i będziemy w, w Auli, w Uniwersyteckiej, w, w Poznaniu. Na pewno wszystkie szczegóły ogłosimy tej trasy na, na Facebooku już niedługo. Dopinamy ją teraz jakoś na ostatni, na ostatni guzik. I kto wie, czy, 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 czy tego składu jeszcze nie poszerzymy, jeżeli chodzi o, o, o te miejsca, ponieważ tam być może będzie szansa skorzystania też z, właśnie z instrumentów orkiestrowych. Na tyle dużych, że nie jesteśmy w stanie z nimi podróżować tak na co dzień, i też jest, są to bardzo drogie instrumenty i bardzo drogocenne. Więc no, staramy się przygotować tą trasę w jakoś tak totalnie tip-top. A przed trasą jesienną festiwale będą grane? Tak. Jesteśmy na festiwalu, co jest grane że to jest 18 czerwca. Jakoś niedługo. Spojrzę w kalendarz, żeby nie, nie wprowadzić <laughs> słuchaczy w błąd. Um, tak, nie pomyliłam się. 18 czerwca to będzie festiwal, co jest grane w Króligarni. 26 czerwca zagramy w Pradze, w, cze w czeskiej Pradze, na festiwalu United, United Islands. Później mamy. Kilka koncertów męskiego grania, na którym się znowu pojawię. Będzie Colors of Strava 14 lipca. No i Off Festival w Katowicach w piątek, w piątek 5 sierpnia. I parę innych jeszcze miejsc. Będzie Olsztyn. To jest też festiwal, który jest bardzo fajny i śledzimy go już od kilku lat w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody. Więc będzie to wszystko, mam nadzieję, jakoś zebrane do, yy, za przeproszeniem, kubki yy, i wyświetlimy to na Facebooku dla, dla fanów, żeby się jakoś w tym odnaleźli i nie pogubili. Hmm. Na koniec mam takie pytanie, z którego bardzo nie chciałam zaczynać. O -o. <laughs> nie powiedziałam też, że mm, rozmowy po tej płycie często twoje się zaczynają od takiego e, pytania, ale troszkę przekręcę to pytanie. Mm, bo jest ten wątek od tyłu. Tak już pytają ci ludzie, że mm, dziennikarze a na świecie płyta, a ja chciałam zadać pytanie troszeczkę inaczej. Czy e, nie wkurza cię to, że to dziennikarze mają ciśnienie na świat? Ty nie masz też takiego ciśnienia, a, że wojujesz świat od razu tą płytą w 5 sekund, a oni chyba mają. No to, to po części jest też odpowiedź na y, y, poprzednie pytanie, y, które też właśnie y, y, w rozmowie na ten temat y, y, odpowiedziałam już poniekąd na to. Nie mam na takie rzeczy wpływu. Y, y, I rzeczywiście mam wrażenie, że to jest jakoś wyolbrzymiane y, a ja zawsze staram się po prostu mówić tylko o, o tym, że że po prostu zależy mi na tym, żeby pozyskać jakichś nowych słuchaczy, żeby, żeby ludzie na, w Europie, na świecie gdzieś tam dowiedzieli się o mojej muzyce, o istnieniu tej płyty, mieli gdzieś tam możliwość może posłuchania sobie jej i, i to jest fantastyczne. A Wydać płytę za granicą nie jest trudno generalnie. To nie jest jakiś, jakiś duży problem. Na pewno większym problemem jest to, żeby ktoś się o tej płycie dowiedział, więc ja cieszę się bardzo, że, że mam wytwórnię, która tutaj mnie wspiera i, i te działania promocyjne na świecie są jakieś sensowne i, i, i śledzę to, co, co się dzieje. Jestem bardzo szczęśliwa, że. Że coraz więcej gdzieś tam dociera do mnie z zagranicy, a propos, a propos tej płyty. Ale ja, ja mam takie jednak poczucie, że najlepiej Polakom robić karierę za granicą jednak po cichu, żeby nikt o tym nie wiedział i po prostu jak już osiągnął coś, co, co, co rzeczywiście w Polsce znaczy coś więcej, typu Oscar, Grammy albo jakaś w ogóle super. Wielka nagroda, to wtedy należy się dopiero tym pochwalić, bo, bo cała ta droga pomiędzy jest różnie jakoś tam odbierana. My publikujemy informacje o tym, że, że dzieją się takie rzeczy zagraniczne, dlatego że mój Facebook czy Twitter nie jest skoncentrowany tylko na, na, na Polsce i wiele osób z zagranicy gdzieś tam też jest, kliknęła klawisz like na, na, na moim profilu, więc staramy się informować o wszelkich po prostu działaniach i polskich i zagranicznych. Ja w ogóle przestałam już troszkę tą Polskę tak wyodrębniać z tego wszystkiego. Staramy się, staramy się działać po prostu jakoś tam na, na, na wielu polach, na wielu rynk, rynkach. Co gramy na koniec? No, jeżeli kończymy już, to myślę, że trzeba zagrać ostatni utwór z płyty, czyli Dream Stream Extreme. Monika Brodka była z nami, spytał Clashest. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.